Proszę Państwa, znajdujemy się w Toruniu z Grzegorzem Chudzikiem. Może Grzesiek powiesz trochę więcej o miejscu, w którym właśnie się znajdujemy. Znajdujemy się w Parku Tysiąclecia, jednym z najstarszych parków w Toruniu, na lewobrzeżnej części Torunia, czyli tej może mniej zamieszkanej. A w większości pewnie i użytkowników portalu, jak i moich uczestników, teren ten się kojarzy z zawodami, które tutaj cyklicznie raz w miesiącu są organizowane. Jest to tak zwany Grand Prix stawek. Zawodnicy Nordic Walking, jak i w bieganiu, rywalizują na trasie 5 km. Trasa jest pomierzona przez atestatora, czyli jest to równe 5 km. I prowadzimy ten cykl już drugi rok, się rozwija, także myślę, że bardzo fajne miejsce, zresztą widać za naszymi plecami, także no zapraszam. A powiedz mi, czy te 5 km to jest jedna pętla, czy to są dwie pętle? Są to cztery pętle, każda z tych pętli jest, tak jak wspomniałem wcześniej, jest pomierzona dokładnością do 1 metra, można powiedzieć. Rywalizujemy na czterech pętlach, każda ma po 1250, jak to można wywnioskować łatwo. Trasa jest cała, w całości 98% asfaltowa, więc oczywiście zawodnicy już się przyzwyczaili, że muszą chodzić z tak zwanymi budkami czy noskami na kijach. Do tego się przyzwyczaili. Jest to też trasa bardzo szybka ze względu na to, że jest to rzeczywiście asfalt. I w zależności od tego, czy są to biegacze, czy właśnie chodziarze z kijami, to jest to trasa w sumie pożądana. I bardzo ważną rzeczą jest to, że jest to rzeczywiście atest i jest porównanie swoich wyników na tej trasie. W szczególności do porównania gdzieś tam w innych zawodach. Można ten czas porównać z innymi zawodami, gdzie też trasy są bardzo skrupulatnie i dobrze pomierzone. A powiedz mi jeszcze, bo ja ogólnie Ciebie kojarzę z taką dyscypliną dog trekking. Może coś powiesz więcej o tym właśnie formie aktywności? Pewnie wielu z Was miało okazję ostatnio w Żukowie zobaczyć jedną z uczestniczek, która startowała z kijami z przypiętym do pasa psem. Dyscyplina, o której wspomniał Krzysztof, o której wspominasz Krzysztof, to jest samo maszerowanie lub bieganie z psem. Nazywa się to dog trekking. To nic innego jak spacer z psem, tylko na trochę dłuższej odległości, 10, 20, 50 km. Dodatkowo jest pewne utrudnienie, że jest to maszerowanie, spacerowanie na orientację. Każdy z uczestników otrzymuje mapę topograficzną, na której są zaznaczone punkty kontrolne i do tych punktów kontrolnych musi dojść. Podobnie jak Nordic Walking, ta forma aktywności się mocno rozwija. Na pewno nie tak mocno jak Nordic Walking, bo tutaj trzeba posiadać psa i trzeba z takim psem mieć ochotę wyjść i się spotkać, ale jest tych imprez sporo w Polsce i fajnie to się rozwija. Zresztą mieliście, tak jak wspomniałem Państwu, okazję na jednym z zawodach zobaczyć jedną z uczestniczek, która postanowiła w takim marszu uczestniczyć z psem, w marszu z kijami. Jesteś też organizatorem jednej z imprez cyklu Pucharu Bałtyku w Wołobrzeźnie. Może coś przybliżysz nam trochę właśnie tą imprezę, która się odbędzie we wrześniu? Oczywiście, pewnie wielu z Was też widziało materiały na Chodzę z kijami odnośnie wizyty Marco Cantenewy w Polsce, tegorocznej wizyty. Marco odwiedził Wołobrzeźno i tam oficjalnie ogłosiliśmy, że jedną z edycji Pucharu Bałtyku odbędzie się w Wołobrzeźnie. Oczywiście ta edycja się odbędzie, będzie ona w zasięgu właśnie pucharowym, odbędzie się ona 21 września. Wspomnę tylko, że trasę przygotowuje Józef Maciej Brzezina, znany pewnie wielu z Was, Wam. Będzie na pewno też standardowe pucharowe trasy, czyli 5 i 10 km. Jest zaplanowany też rajd dla osób, które nie chcą może bardziej rywalizować. I przy okazji też wcześniej będzie bieg dla osób, które chcą pobiec, więc myślę, że i mam nadzieję, że ta edycja będzie udaną edycją i frekwencja, jak i nasze zaangażowanie i nasze przygotowanie będzie na wysokim poziomie.
specjalnie dla portalu Chodzę z kijami, Grzegorz Chudzik. Zapraszam wszystkich serdecznie zarówno na Grand Prix Stawek w Toruniu, który odbywa się cyklicznie raz w miesiącu, jak i szalenie zapraszam na jedną z edycji Pucharu Bałtyku w Wąbrzeźnie 21 września. Do zobaczenia.